Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony podobny Starki. Jest siostra. Jest Discovery 2. I tym razem muszę się pochwalić, mamy rekord. 20 może minut udało nam się nie nagrywać. To już jest naprawdę wielkim po prostu sukcesem, więc jej. Nie, ale tak nas naprawdę poważnie wciągnęła. Więc tak, no, zaczynamy. Nadal normal. Dzisiaj testujemy bandytę. I pomagamy siostrze ewentualnie odblokować multa. Ewentualnie może nawet bandytę. Fajnie by było, ale no nie wierzymy w cuda w tym domu. Więc no. Jezu, przyszedł mi marudzić i zobaczmy, jak to działa tutaj. Piotło, lubię Piotło. Okej. Zapomniałam tego, piłam się. Dobra. Okej, ja mam limitowane pociski. Ja nie mogę strzelać wiecznie. Aha. I zamiast jakiegoś dasza, ja mam po prostu chwilową niewidzialność. W końcu jesteś bandytą. Okej. RK to u mnie jest taki sznajperski strzał, który właśnie... No, dzięki siostra. Chciałem pokazać, jak działa. A ty mi dobiłaś wroga. Chyba. To robaczka najlepiej. Ale nie. Ogólnie mówiąc tak. Wow, ja dobijam, bo potrzebuję złota, bo healing drony są. Ja ich wszystkich mogę dobijać na razie jednym uderzeniem. Siostra, ja jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie zrobić achievementa tak po prostu. Bo ogólnie mamy tu achievementa też dla tej postaci. Za dobicie 15 razy z rzędu. Tu. Jest, to jest piękne. Czekam. Siostra, to jest piękne. Ja po prostu dobijam. No ja wiesz, ja bym chciała trochę monet zgarnąć. Ale tu też dostać monety, jak ja dobijam. Nie! Musiałem po prostu. Nie bij się. Nie bij się, bo... Nie bij się, tylko... Po prostu musiałem. Pierwszy przedmiot to... O nie. Nie trafiłem. Raz. Czyli przerwałem swoją wspaniałą serię. Jeden. Dobra. Będę liczył. Mam jeden. I mam 35 życia też. Zaraz przyjdę z dronami. Też mam jakiegoś drona. Co ja jest trochę kiepskie, bo uczę, że będziemy dobijać, ja ale mam tak. Leczącego. Ty masz Gunnera, to on ci będzie kraść. Trzy. Cztery. A ja mam dwa healing. Nie, cztery tylko, nie. Zrestowało mi. Znowu od zera. Ale dobra, ja jestem zdeterminowany, żeby to zrobić. A, i przy okazji jeszcze jedna fajna rzecz. Patrz. Siek. Wow, mogę siekać. Ładne. W końcu mam kogoś, kto sieka na blisko. Okej. Okay. I dobić. Udało się. Czyli jest pierwszy. Jest drugi. O, i tak. Ja ci zostawiam wrogów. Nie, spokojnie, siostra, nie musisz. Kradnie. Wiem, spokojnie. Ja to zrobię. Gdzie jest teleport? Nie wiem, ale podoba mi się bandyta. Bardzo fajna postać. Mi się spodoba, czy nope? Powiedzmy, że może. Chociaż tu ma shotgun, a nie wiem, czy tu masz shotguny. Znak zapytania. Monster tu. Mam kolejnego drona. I pamiętasz, na ilu ja byłem teraz? Na dwóch czy trzech? Nie pamiętam, nie liczę. Okej, okay, jestem na zero, bo to, nie trafiłem. Podniosłeś? Co to jest, to co podniosłeś? Szansa na wystrzelenie tych jakby rakiet podczas zwykłych ataków. Dobra, spróbuję. 50% HP, ale mam drony. Teraz 75, 4? Więc no. 5. 6. Okej, ten był jakiś mocniejszy, elitarny przez to zepsułem znowu. Tak. Raz. Dwa. Okej, okay, już wiem, jak działają te za krew. W zamian dają ci złoto. Cztery. Okej, okay, fajnie. Ja mam już czterech na mojej liście. Jak znajdziesz skrzynkę lub cokolwiek mów, mam 240 złota. Pięć. Świetnie. O, no, mam trzy healing drony. Ach. Darki, full focus. Robię full focus, tylko właśnie wrogowie mnie
wróg mnie odepchnął, przez co nie trafiłem innego wroga. Dobra, mam chyba 5. Chyba mam 5. Ja też mam 2 dronów. Dobra. Jestem spokojny. Jestem oazą spokojny. Nie ma we mnie ani trochę załamania tym, że nie potrafię tak prostej rzeczy zrobić, jak 15 wrogów trafić. Aż dobra, jak to zrobię, to zrobię. Byś się zajął bardziej efektywniejszymi rzeczami. Ale, siostra, ale biegam, szukam skrzynek i szukam teleportu. Ja jestem ciągle w ruchu. Znalazłam teleporta. Okej, to zaraz przybiegnę. Tylko gdzie on jest? A, mam krowbar. Krowbar? Tutaj do kupienia jest. Okej, fajna rzecz, fajna rzecz. Brać? No, ona zwiększa, ona powoduje, że zadajesz dużo obrażenia ponoć tym, którzy mają prawie pełne życie, więc jeśli chcesz, to bierz. Dobra, wzięłam, bo i tak nie miałam go jeszcze. Okej. Mam 3 healing drony, jak się z tym czujesz? Normalnie i mamy to, 15 razy z rzędu, mamy alternatywny atak dla mojej głównej pośle, na bandyty. Pierwszy planszy. No to tak, teraz wiem, może byś party. Przyszedł do teleporta, mam zaczynać czy nie? A możesz, możesz. Ciek. Mam tylko 3 przedmioty, poczekaj, bo coś widzę. Mam 4 healing drony. Wow, to nieźle chyba. Tak myślę. Dobra. Aha. Jesteś tutaj u góry. Nie baw się już, dobrze? Ale ja się nie bawię, idę do ciebie i po prostu strzelam z tego, bo to na jeden strzał dobija większość wrogów. Więc tak, co to? A, to takie... Jak sobie odejmujesz chyb, to ci daję złoto. O, Beetle Queen. Czyli to było pierwsze coś, co spotkaliśmy chyba, jeśli dobrze kojarzę? Tak. Dobrze kojarzysz, o dziwo. One-shotuj ją! Proszę, nie, no, nie one-shotuj, ale wiesz o co mnie chodzim. Dzięki temu, że mam drony, przeżyłam. Dostaliśmy to, co już kiedyś mieliśmy. Czyli? Zwalnia wrogów. Okej. Okay. Ja sobie podniosłam. Wydaje mi się, że te dropy mogą być zależne od rodzaju bossa, z którym walczymy. Nie, bo kiedyś za nią dostaliśmy robaczka. Jednego robaczka, pamiętaj. Nie dwa. Więc to mógł być jakiś specjalny drop, po prostu. Czemu nie podnosisz swojego przedmiota? A, bo ten, byłem zajęty walką. No już podnieś. Ale podoba mi się bandyt też. Wiedziałem, że bardzo mi się bandyt podoba. O, no super jest, tak, tak, jest... I to nie tak, że inne postacie nie są super, ale to jest po prostu wow. Nie mógłbym tego inaczej nazwać, niż po prostu wow. Jestem ciekawa, jak będziesz w okularkach wyglądać. A... Okej, okay. Rozumiem, że chodzi ci o postać, nie o mnie, jako tak. Taką, mnie w okularach jako taką mnie widziałaś, chyba. A jeśli nie, to jesteś bardzo dziwna, nie, pod tym względem, bo już verify. Kilkanaście lat żyjemy razem, a ty byś mnie nie widziała w okularach, to byłoby naprawdę zaskakujące, ale dobra. Dobra, pustynia. Dobra. W ogóle, ja tak jako krzak mam tylko jeden przedmiot. Jak? Poza spowalniaczką. Mam tylko tą szansę na wystrzelenie dodatkowych pocisków w ramach tego na ramieniu. Nie, zbieraj spokojnie, ja tego... Może nie tyle, co nie potrzebuję, skrzynek. Czy z tego sobie jakoś poradzę. Też mam skrzynek, tylko nie mam wrogów. 4 drony! Ja mam chyba 2. Ale ty masz 2 piu piu piu, ja mam 4 healujące. Jakie to piękne. Ja farmię tutaj już do skrzynki pierwszej wrogów. No ja w sumie prawie też. A my prawie, bo jednak... To nie tak, że nie farmię, co raczej przy okazji po prostu szukam czegoś. Co się nazywa teleport. Okej, okay, ja już pierwszą otwieram i sobie. I mam skrzynkę. Tutaj dostałem... Dostałam broszkę.
A ja dostałem fajny przedmiot, tylko że nie mam tego na Q. A to jest coś, co powoduje, że to na Q ma dwa ładunki. A. Fajne, faktycznie. No ostatnio to miałem przecież na słoniu. Na poprzednim tym takim, gdzie ci wykrzaczyło. Tak wiem, cheatowanym. Nie, ale to było niesamowite po prostu. I nie pozwolę ci wziąć bota, chyba że chcesz dwóch botów. W jakim sensie botów? Dwa boty, bo ja dostałam verified właśnie. Nie, spokojnie, nie muszę brać. Mam minsiek. Wiesz, to było oczywiste, że teraz dostaniesz, ale nie, spokojnie, nie muszę bota. Gortum? To jest szansa na wypadanie rzeczy z wrogów, jakich ubijam. Dostałam bullet, nasze ulubione. Ja, mi na przykład wypadł teraz... nie wiem co, ale dostałem chyba pieniądze? Jakieś duże ilości? Nie wiem. Tak się jak bandyta, kurczę. Uwielbiam gościa. Uwielbiam gościa i to mówię już z pełną medytacją. I w ogóle wpadłem na genialnego pomysła. Chodź, Shrine of Combat zrobimy. A, już idę. I w ogóle wpadłem na genialnego pomysła. Na razie to jeszcze są odcinki, ale... Zaczynam już. Powiem szczerze, że format tej gry nie wydaje mi się za dobry na odcinki. Live, jestem za. Tak, tylko byśmy musieli znaleźć jakiś dzień, który by podpasował zarówno tobie, jak i mnie. A to już jest cięższe. Nie, mi każdy dzień prawie pasuje. Się... Żeby mi pasował. O, dron mój ci dał killa. Nie. No tak, ja sama mam sobie radzić. Ja nie chciałem tu umierać. No ale to też moja wina, bo biegłem w płomień. Brawo. Podłogowy. Ale, kurczę, bandyta jest taki super... Podoba mi się. A ja nawet jak mam pieniądze, to nie mogę znaleźć nic za pieniądze. Zlamiłem, ale i tak podoba mi się bandyt. A teraz jeszcze na następnym podejściu mogę przetestować nową broń podstawową, co już w ogóle będzie fajne. No, a ja robocika. A, i ciekawostka przy okazji. Wiecie, co jest wymogiem na odblokowanie nowej erki? Dla bandyty? Bo sprawdzałem to. Ubij ostatecznego bossa z erki. Więc no, challenge accepted. O, okularki. Jakoś się nie lubią te okulary, chyba w prawie każdym meczu je masz. Tak, ale one są fajne, bardzo. No wiem, że są fajne. Crit rate'a dają. O, skrzynka. Jakim potem trzy skrzynki obok siebie? Nie wiem, ale twój ulubiony energy drink, widzę. I szczerze, jak tak myślę o energy drinku, to nie jest to złe, bo to przyspieszenie jest fajne, ale chyba najlepiej tylko na Huntress. W innych przypadkach to jest częściej materiał do drukarki 3D. Zgadzasz się ze mną, czy nie? Tylko teraz mam full focus, tak jakby. Co to? To jest martwy wróg. Okej, czyli ja tu byłam. Nie, ja tu byłem. Też tu byłam. No, może też tu byłaś, ale ja tu byłem. I to jest pewne. Okej, o, kolejna skrzynka. Nie, otwarta już. Tu byłam. Niestety. Gdzie jest teleporter? Nie mam pojęcia. I czemu twoje drony nie idą za tobą, tylko tam gdzieś się tłuką? A nie, to moje drony. Nie tłuką. Szukaj teleportera, siostra! Szukaj, uratuj mnie! Będę, tylko szynka... To taki trener Pokemonów. Cicho. O, bojowa skrzynka, coś od damage'a. Dobre. Ale w szczególności to byłoby dobre w ogóle, tak myślę, na bandyta, który ma krytyki, jak strzela w zada. Pomyśl sobie... Gra chce, żebyś to przeszła. No pomyśl sobie, co zadaje większe obrażenie bossa. A jeszcze jak w zada zrobisz, przez co masz gwarantowanego krytyka, i jeszcze zrobisz to z erki. Po prostu... Morderstwo idealne. My tu mamy... O, mam też to, fajna rzecz. Często first fire missile. Dobra. No, to jest bardzo super. I zdecydowanie lepsze to jest na postaciach właśnie takich jak komando niż na moim bandycie, ale ogólnie fajna rzecz. Ogólnie jak jest coś, co ma szansę na aktywację, to chyba najlepiej... Ale to będzie utility, pamiętaj. Wiem. Ale mam pełno pieniędzy, nie mam co z nimi zrobić i nie wiem jak mam tam wejść, dobra? Mam pomysł. I co my tu mamy? Tarczkę. Reduce incoming damage while sprinting. Czyli utility to mogą być też rzeczy, które dają obronę. Teleport. Dawaj, siostra, wierzę w ciebie, wieże zamkowe.
Beetle Queen. Okej, to nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Widzisz, ja umiem w takie gry. No, umisz. I masz też czwarte co do przedmiotów tym razem. Czemu ona już jest prawie dead? Bo masz właśnie trzy pociski te, antybossowe. Po prostu dobij ją, to dostaniesz zaraz przedmioty. I oba będą twoje, bo jeśli nie podniesiesz, to on przepadnie. Zaraz, to ja zginę. A, dodatkowe skoki. Gain nie, jest najlepsze, ale... jeszcze drugi tam był piórek, to weź też drugiego, pamiętaj o tym. Nie mogę, bo umrę. Nie mówię, że od razu teraz, ale jak tam będziesz biegła już do teleportu, który będzie zaraz aktywny. Dobra, trochę się oczyściło tam, to możesz to spróbować. Te okulary tak pięknie wyglądają na twojej bańce głowowej. Triple jump! No tak, triple jump. A myślałeś, że co? Widzisz, umiem. No, umisz. Trochę umisz, to mogę ci przyznać. Ale znamiłem. Ale ty dziwisz, jak ja pierwszy raz Bandita w ogóle na oczy widzę. Okej, siostra, dasz radę, nie wydasz pieniędzy, ale trudno. Ale to aż żal nie wydawać tyle, ile ty tego masz. O, jest. Lunar Coin, nieźle. Twój pierwszy, jak mam dwa teraz, albo trzy nawet. Dobra, można się tepać. Albo możesz iść szukać, jak wolisz. O, sklepik. Sztandar. A to daje kulki lecznicze. Ten talizman daje kulki lecznicze przy ubijaniu wrogów. Wiem, już mam. Okej. Masz coś do przedrukowania. Bo niestety wiem, że te kształki nie dla ciebie, bo ty ich nie lubisz. No. Niby hard, ale no. Już poradzę. Poradzisz tyle, że nie mam przedmiotów nie i będę dead. Nie moja wina, że deadłeś. Okej, okay, i znowu ta wersja mapy. Okej. Okay. Przecież chyba nie wiem, czy wolę tą, czy tą lodową. Ja wolę tą, ładniejsza. Muszę się trzymać ciebie, o! Equipment no, barrel. Spokojnie, siostra. To nie jest jeszcze aż tak, że musisz ciągle przy mnie czy coś. Dedniesz inaczej, znam cię za dobrze. Chyba za źle mnie znasz, bo nie dednę. Nie jestem aż takim jełopem. Dlatego, bo mam moje drony przy sobie. Okej, okay, już otwieram. Co to? Nie znam tego. Możesz brać, to... czy jak mam brać? Okular hood. Jak wolisz. Dobra, to ty weź sobie. Bo ja tego nie znam. Okej. Okay. Na 8 sekund dostań 100% crit rate'a. Okej, okay. Dobrze, że ty to wziąłeś. Oj tak. Oj tak. Co z tego, że mam crit rate'a gwarantowanego, jeśli nie robię cios w plecy, ale teraz to dopiero będzie. Weź. Więc ziemy, ki siostra, po prostu. Nie ma sprawy. Okej. A mówili cringe portnuta grać. Co? No, kiedyś miałam fazę, że grałam chwilę w portnuta. A, no to wiem, ale nie rozumiem, o co chodzi z tym cringe portnuta grać. To jest to, co gra i Fortnite gra jak gra. Wiem, że może wiesz, nie najlepiej on się prezentuje, powiedzmy, wśród niektórych społeczności. Ludzie niektórzy uważają, że to gra dla dzieciuchów czy coś. I ja osobiście też Fortnite jakoś czegoś nie lubię. Dwa. A, gdzieś tu jest jakiś misiek? Tu! Pinuję ci go. A, okej. Okay. Wybacz, ja po prostu nawet nie zwróciłem uwagi. Wiem, to oznaka złej kolaboracji, kooperacji i tak dalej. A, tutaj coś jeszcze innego leży, co to?
Bryłka złota. W ogóle mam 500 monet już. Bryłkę złota znalazłem, nie wiem gdzie. Na ziemi. Nie wiem skąd właśnie. Zapominam o tym, że mam multi-jumpa. No, fajnie, że masz multi-jumpa. Mi się by też przydał momentami, ale nawet bez niego jestem w stanie jakoś się poruszać, więc nie jest aż tak źle. I co my tu mamy? Ale Energy tobie drink, by się o wiele sticky bomb przydał. Albo losowe. Biorę losowe. Armor piercing rounds. Oh jeła. Ja mam razy trzy. No ja dopiero pierwsza, ale też. Oh jeła. Ja będę tutaj robił rzeź na tych bossach po prostu. Nie tylko ty. No wszyscy będziemy robić rzeź. Bo to tu chodzi w tym wszystkim. Dobra, szukamy skrzynków. No zdecydowanie, zdecydowanie. Jesteśmy na very hard, co prawda, ale, ale tak, szukamy. Dobra, turret jest jakiś, jak coś tutaj. Nie, turret nie, prędzej drony, jak już. Właśnie, przy okazji jedna rzecz. A propos tego wszystkiego... Nie ma to jak cztery drony wokół mnie. Tak. Zastanawiam się właśnie, czy te drony dostają jakieś bonusy za przedmioty, czy nie. O, ej, ukulele można tworzyć z zielonych. Ryzykować, czy nie? Za zielony przedmiot. Czy masz zielonych... nie masz takich dobrych zielonych, to ty możesz to wymieniać. Dobra. Za spowolnienie. Spowolnienie wrogów wymieniłaś na ukulele. Dobra. Ja zobaczę sklep. Jest twoje dziabadło, są bullets i energy drink. Okej, okay, mogę bulety kupić, czy ty coś chcesz stamtąd? Jasne. Możesz brać. Dobra, to zaraz wezmę. I skrzynkę przy okazji też otwieram. Zobaczymy, co tam będzie. Jest losowanie na twoje kochane dziabadło tutaj. Przemienianie, ale nie, mam za dobre rzeczy. Ja też mam za dobre. Mam dwa pociski, dwa miski i crowbar. Trzy pociski, dwa miski, crowbar, tuf, nekle, gazolin, kurglasys. Tak, widzę tu jeszcze kolejny sklepik, który oferuje bombę. Zaraz generator tarcz albo flagę. Biorę generator tarcz. Ja bym brała generator tarczy dla ciebie. Właśnie wziąłem. Large chest i whip. Biorę. Bierz go sobie. Bierz go sobie spokojnie. Mam już też trochę przedmiotów, to tym razem aż tak źle nie jest. Biegnę dalej, szukam skrzynków, idę po teleport, jeśli go znajdę. Już tam. Dobra, ja biegnę tu. Ale oj, zaraz będzie insane. Zaraz będzie insane. Ale patrz, radzimy sobie świetnie. Dobra. Biegnę do ciebie. Okej. Okay. Jezu, jak ja szybko biegam. Overlord. Ohoeła. Co prawda ostatnio go pokonałem, ale i tak ohoeła. Aktywuję crit rate'a i byryry z ataku, ze wszystkiego. Jezus Maria. Jezu, jak mu HP idzie. Ale ja też jestem już prawie dead, więc muszę być ostrożniejszy trochę. Ja też jestem ledwo żywa już troszkę. O, z grubu troszkę. Pokonamy. Tak troszkę mu się wyparo zniknęło. No bo go pokonałem. I co to za przedmioty? Chest on kill to drop ammo pack that res skill cooldown. A, nie jest aż takie potrzebne dla mnie, ale też to wziąłem, żeby mieć już to w bibliotece. Wow, czyżbyśmy znowu mieli przejść trzecią krainę? Koksimy, Darki, koksimy. No tym razem tak. Ale widać, że ci ta postać leży. No tak, tak, bandyta jest super. Nie to, żeby pozostałe nie były super, ale bandyta mi jest lepsza. Mi komandor bardzo leży właśnie. Jedne co, to tylko mam czasami problem z wycelowaniem tego, ulta mojego. Teraz na tym etapie już, żeby dobijać. Ale to kwestia tego, że nie znam jeszcze aż tak dobrze wrogów. No, ja jeszcze bardziej je znam, wiesz? Dzięki już Bogu, że mam miśka, bo bym była w tej chwili dead. Dosłownie w tej chwili. Może. Jest warrior! I jest teleport! I jest warrior też. Udało nam się, czwarta kraina, ponownie. I to 24 minuty. Bardzo szybko. Koksimy, Starki, koksimy, jesteśmy coraz lepsi. Tak, zdecydowanie. Jezu, co to za... Grąc temperatur... nie wiem, ale temperatura ziemi zaczyna rosnąć. Nie wiem, o co chodzi. Broken drone, one equipment. A czyli musisz oddać jeden przedmiot pomarańczowej jakości, żeby naprawić. Mhm. Czyli ten. Tutaj masz
Na stan granego. Okej, co to jest? Chest healing mamy. Chest healing? W jakim sensie? Czyli na przykład ze stekiem skrzynka. A, dobra. Może być. Już się zaczyna robić ciężko. Nie powiedziałbym. Jesteśmy na impossible. Nie wiem, co to oznacza teraz, ale okej. Okay. Ja tą skrzynkę otworzę. Okej. Okay. Jak będę miała już pieniądze, spokojnie. O, hołeła! Jakieś duże coś się pojawiło. Więc ja odaktywuję sobie crit rate'a i spróbuję się tego pozbyć. What is that? Nie wiem, ale wiem, że duże, więc aktywuję, jak mówiłem, crit rate'a i się tego pozbywam. Na tyle, na ile mogę. Good luck. Dobra, widzę to, niestety. Wow, to było szybkie. Ale mam zdobyłem... Verified Warrior unlocked. Jakiś eksperymentik, item unlock i Bandit Classic Man. Okej. Okay. Tak, jak udało nam się coś zrobić lecisz, w tym odcinku? Bo ja mam obie teraz, nowe. Siostra. Odcinek kończymy, a nie... Ej! Ja chcę przetestować! No dobra, no to biorę bandytę po prostu z drugą bronią tym razem. Mam tutaj właśnie zamiast tego bursta, to jakiegoś blasta. Jak to działa? Ni cholera, nie mam pojęcia, ale zobaczymy. Ja spróbuję autko. I tak, jeśli chodzi o te umiejętności, nie wydaje mi się, żebym miał je za szybko zdobyć, ale kto wie, może się uda. Może bym był przepraszam, jeśli będę teraz bardziej lamił, bo mówię, nie wiem, jakie są. Jezu, jakie to jest wolne. W jakim sensie wolne? To autko ledwo się porusza, mam wrażenie. Gdzie jesteś w ogóle? Wrzuciło mnie w innym miejscu i ono robi piu 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 piu. No to ci mówiłem akurat, bo to wiedziałem. Okej, okay, rozumiem. A mój shift to zamieniam się w autko. Okej, już rozumiem, na czym to polega. Tam miałem tak jakby shotguna, tu mam pojedyncze strzały, które co za tym idzie są mocniejsze, bombę. Ale no. Mam mniejszy po prostu hitbox, no. Bo to jest pojedynczy strzał zamiast pięciokrotnego. Nie lubię już tego bota. Czemu? On się ledwo rusza. A nie masz... Ej, ale jeden z swoich skilli, z tego co czytałem, to ma jakieś opcje po prostu jakby spakowania się i jeżdżenia. To jest shift. I co? I ci to nie pasuje? A moje R zmienia bronię. Pomiędzy piu 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 a harpunem. A, okej. Okay. Zaraz, potem sobie może też przetestuję tego bota, to będę wiedział co i jak dokładniej. Nie pasuje mi tyle, wystarczy ci wiedzieć. Tarki wołają cię. Aha, jeszcze mi wołają, super. Dobra, to w takim wypadku chyba zginę. Więc... Piesłem każą iść. Okej, okay, dobra. To... Okej, okay, zaraz się tym zajmę. I tak pewnie przegramy szybko. A jak nie, to po prostu przerwiemy to w jakimś tam momencie czy coś. Ładnie. Nie wiem. No to nie tak, że powiedzmy, no, musimy to przechodzić od razu, chociaż, no, nie ukrywam, chciałbym. Chciałbym to przejść. O, lunar, chciałbym mieć jakiś... koń. Zostaw go, mój, no, no dzięki. Ups. Wypadł mi za moim wrogiem, a ty przychodzisz, po prostu sobie zabierasz. No, mi się wydawało, że obu nam daje się. Nie, przecież ci mówiłem już wcześniej, że nie. Ej, dobra. I tak jakoś sobie poradzimy. Ale dobra. Teraz sobie teleporta gdzieś widzisz, czy nie? No. O dobra, jednak widzę. Dobra, to idziemy już do teleporta, czy coś jeszcze chcesz coś zrobić? Musimy próbować. Bo ja niby nie mam za bardzo przedmiotów, ale... Ja też nie mam, ale cóż. Jak się przekonaliśmy, te przedmioty nie są aż takie potrzebne, jeśli ma się dobrze, powiedzmy, o, mam dobry tempo. Mam skrzynkę kolejną, apteczka. Okej, okay, apteczka? W jakim sensie apteczka? No, apteczka. No i jak ona działa? No ty nie wiesz, nie miałeś apteczki?
Nie, nie trafiło mi się to ani razu. Jednak wolę piu, 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 piu w tym robocie, jak okay. Już. Dobra. Old World Stealthy turns invisible at low health. Okej, okay. To bardzo fajne. Zwłaszcza dla ciebie. Nie wiem, czy tak no koniecznie tak dla mnie. Zmienię. Właśnie dlatego to jest dla ciebie lepsze, bo w ten sposób, jak jesteś niewidzialna, to cię nie widzą. Wiem, że to chyba ale samo się z tego wyszło, ale tak to działa. Niewidzialność powoduje, że cię nie widzą, jeśli byś jeszcze tego nie odkryła. Nie odkryłam tego. W ogóle czym jest niewidzialność? No cóż. No to bardzo ciężkie pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to zbyt dużo filozoficznych kwestii porusza. A ja nie jestem fizolofem, żeby filozoficzne kwestie poruszać. Nie jesteś pewnym panem z fajnego kanału. Okej. Okay. No kanału tak, chyba w mojego imieniu i nazwisku. Tak. Widzę, że teleport już gotowy, więc zaraz można go aktywować, ja tylko szybko sprawdzę, czy nie ma tu jakiejś skrzynki w okolicy. Nie widzę, więc o ile nie znajdę szybko drona, to możemy chyba już iść. Ja mam gunner dron. Ja mam healing dron. Więc dobra, można już chyba iść. No, możesz aktywować teleporta. Ja myślałam, że ty aktywujesz. Nie wysadziło, nie, ale ja już nie wiadomo tam gdzie, daleko, szukając skrzynek. Dosłownie. Ni cholera nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Łukę. A dobra. Co drugą widziałem drukarkę. Zaspana. Zaspana? Tak zaspana to koniec. Nie nagrywamy więcej. W sensie nie, ja chętnie nagram, ale tak czy siak będę zaspana. No to jak jesteś zaspana, to nie. Nie będę nagrywać. To ja to rozumiem, siostra, ale jak jesteś zaspana, to nie wolno cię torturować graniem w gry. Ale ja chcę. No to może ty zacznij nagrywać w końcu na siostrę, nie tylko do mnie. Nie chcę mnie się. Czekam na miniaturę. Ale czy masz miniaturę? Nie. Tak. Nie. Tak. O, wklepę. Okej, okay, no fajnie, że wklepę, no to już... Nie to! Halo, gra. Ogarnij lamę. Jest crowbar, misiek i sztandar. Sztandar jest mech, wezmę miśka. Wiesz, no moim zdaniem nie jest aż taki strasznie mech, ale okej. Okay. Ja mam stand grenade'a, fajna przedmiota, tak? A tu co? A tu jest wieżyczka, a tu jest skrzynka. Jeszcze jedna skrzynkę gdzieś widziała. Okej. Okay. W ogóle coś u mnie mało wrogów jest, nie wiem czemu. Mnie też mało. Mimo, że jesteśmy na medium. Nigdy co powiedziałem, za moimi plecami pojawił się wielki skalny golem. I ten głupi, jak za to moimi mówisz, plecami dwóch. Doniczka. Ale na szczęście jestem w stanie łatwo pokonywać te doniczki, bo widzę, że bije bardzo dużo pojedynczymi strzałami tutaj. A ja bardzo łatwo golemy mogę pokonywać tym atakiem raz kiedyś. No. Nie dziwię się. Pewnie ma jakieś bardzo dobre przeliczniki. Ja mogę się pochwalić, że mój atak ma 330% mojego ataku. Nie wiem, jak to wyliczać i co to ma oznaczać, ale tak. Już drugi raz masz dwa pociski antybossowe. Tak. Nieźle. No ja nie mam żadnych. Jeśli chodzi o przedmioty, to w ogóle mam takie 2 na 10, ale na szczęście ta postać jest na tyle potężna sama w sobie, że nawet bez przedmiotów nie jestem w stanie trochę wytrzymać. Chcesz zobaczyć mojego sprinta? A za chwilę, siostra. Tylko tutaj widzę pociski antybossowe, to od razu je wykupuję. I twój sprint z tego co... Nie.
Ale czekaj, ty możesz sprintować? Przecież mówiłaś, że jesteś bardzo powolna przed chwilą. No tak, nawet na sprincie jestem bardzo powolna. No, okej, okay, dobra, dobra. Co mi tu mamy jeszcze? Znalazłam coś. Ja znalazłem zepsutego drona, ale nie stać mnie. To była baryłka złota. A, to jeśli chodzi o te baryłki złota, to też się znajduje. To jest mój sprint. A to jest moje normalne chodzenie. A to jest mój sprint. A to jest mój sprint. Dobra, mam tego drona, to chyba... Szukamy bossów. Chyba, chyba pora iść już po tego, jak to się nazywa. Te łepołta. No chyba tak. O, widzę skrzynkę utility na słupie. Bardzo wysoko, do którego nie dojdziemy. A jesteś pewna? Tak. Mi się wydaje, że ja może bym doszedł, ale dobra. Nie chcę mi się czekać. Wolę zamiast tego iść szybko do sklepa i przy okazji szukać teleporta. Widzę go. Też widzisz, z tego co jestem w stanie zorientować się. Ja jestem przy nim. Tak, wiem, że jesteś. Ja zaraz też będę tylko widziałem sklepik i chcę zobaczyć, co tam oferują. Bo ja może będą jakieś rzeczy. Jestem, jest. O, jest to. Wezmę oczywiście. Nie. Co nie? Nie dostałam wcale razy trzy bullet. Cool glasses! To nie są cool glasses. Kiedy ty to zrozumiesz? Nigdy. No to w takim razie nigdy się nie nauczysz przedmiotów z tej gry. Ja po prostu nazywam po swojemu i tyle. Rozumiem, skąd taki pomysł cool glasses? Przecież są zwykłe okulary, nie żadne chłodne okulary. Okej, okay, najgorzej. Nie wiem, gdzie to ma plecy, więc nie wiem, czy będę w stanie robić temu moje krytyki fajne. Ja biję to z tych dłuższych ataków. Ja normalnie po prostu, co mogę, to robię. BDD. No niestety. No dobra, już po nas. Unikłam jakoś. Wow, no ja tego właśnie nie rozumiem, mówiąc szczerze, i to jest właśnie dla mnie najgorsze w tym wszystkim. Jeśli chodzi o tą meduzę. I ty powiem szczerze, nie lubię takich rzeczy, ale chyba będę musiał sprawdzić, o ile w grze nie ma tego w notatkach o potworach, jak to działa, żeby po prostu właśnie nauczyć się tego unikać. Bierz przedmiot, bo ja i tak jestem dead. Jak to działa? Fire and Electric Nova at low HP. Okej, okay. I tam jeszcze jakiś inny przedmiot, to też możesz wziąć. I tak jak mówiłem, te żółte przedmioty to jest jakaś chyba specjalna rzecz związana z danym bossem, która ma szansę wypaść. O, jesteś autkiem. Ale dobra. Zobaczymy jeszcze, jak siostra sobie poradzi. No ale skoro ten... Już padłem ja, a siostra nie za bardzo ogarnia robota, to pewnie wiadomo, jak to się skończy. I tak, no w następnym epizodzie w takim wypadku zobaczymy, co jeszcze wyjdzie, jak wyjdzie, ale prawdopodobnie... Nie skończy się to tak, jak myślisz. Nie skończy się? A to niedobrze, bo przecież już nas wołali, mamy jakieś sprawy ważne do załatwienia. No, ale dobra. Ale dobra, to była plansza numer 2, to teraz numer 3. Nasza ulubiona. Ja wiem. To była pierwsza plansza taka tego typu, znaczy w sensie trzecia, którą udało mi się przejść, więc... Nie jest aż taka zła. O, sikoreczkę mam na karmniku. Jakaś siostra, co masz karmnik? W sensie mam taką kulkę z nasionami. Aha. Bez jaźni o tym nie wiedziały. Nie, myślałem, że już się to zużyło, a nie, że jeszcze tu masz. Nie, właśnie okay. Sikoreczka mi tu siedzi. Okej, okay, okej. Okay. Fajnie. A właśnie, ja podczas tego brum-brum mam tarczkę. O, to nieźle. Właśnie się dowiedziałam. Nieźle. No dobra. Żeby ci było... Ja staram się jak najszybciej znaleźć teleporter znowu. Jasne. Mogę też niby tu próbować zarabiać, szukać skrzynek czy coś, no znalazłem chyba trzy w jednym miejscu, więc ja je po prostu postaram się wykupić. Jasne. Ale tak.
prostu mój ja tu cel przy spawnie znalazłam. Kilka. Hmm. I w ogóle nie wiem, czemu nagle nos mi się zaczyna zatykać. To nic, 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 owąc. Katar nie ma ani nic. Zapomniałam, że mam zadanie z matematyki. Czemu mówisz takie coś podczas odcinka, siostra? Nie wiem. Bo sobie teraz przypomniałam. Nie, dobrze, niedobrze. Zła, nie, dobra siostra. O, właśnie pani. Alt F4 i wybacz mi. Bajo, jajo. Nie wiem, czemu takie rzeczy siostra mówi podczas odcinka, ale tak, skoro siostry nie ma, to... No cóż, może też to już zakończymy w tym momencie, jako że i tak mam pewne obowiązki, które domownicy prosili, żebym wykonał jak najszybciej, więc... Tym razem nie będę już przedłużał, w szczególności, że mam i tak już 40 minut. I cóż, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I tak, pewnie niedługo znowu siądziemy z siostrą do kolejnych epizodów tego Disco Fein. A na tym moment, jak mówię, dziękuję wam bardzo. To by było na tyle, trzymajcie się, hej hej, no i nie wiem, czy mamy coś jeszcze do dodania, więc to po prostu pa.